Dzień dobry. Z racji tego, że mój brat ostatnio miał urodziny, pomyślałem, że przygotuję dla niego mały prezent. A tym prezentem będzie sprzęt komputerowy, który dostanie, jeśli wykona moje 3 zadania. Jestem ciekaw, czy się zgodzi, bo zadania naprawdę są dosyć ciężkie, więc teraz czeka nas unboxing sprzętu i w trakcie tego filmu cały czas będę opowiadał troszeczkę o tym sprzęcie, który właśnie Michał dostanie. No a na końcu oczywiście będzie test, pod warunkiem, że rzeczywiście Michał wykona zadania i dostanie. Tadam! A więc jestem ja i jest też oczywiście paczka, którą dzisiaj dam dla Michała. Paczka może nie jest duża, ale to nie o to chodzi, aby paczki były ogromne, tylko bardziej co jest w środku. To akurat jest paczka od Asusa i powiem wam, że naprawdę nie bez powodu właśnie ją teraz rozpakowuję. No bo teraz bardziej skupiam się na tym, aby sprzęt był sprawdzony, na pewno działający, miał dobre opinie. O kurde. Na razie tego nie będę pokazywał, bo mamy tutaj większą rzecz. Tak. I cóż, moi drodzy, myślę, że no nie trudno się domyśleć, co tutaj właśnie jest. Jest to klawiatura od Asusa, ale oczywiście ta klawiatura nie jest zwykła, bo nie pokazywałbym zwykłej klawiatury i nie dawałbym przede wszystkim dla brata zwykłej klawiatury. Już na początku możemy zauważyć, że możemy sobie tutaj włożyć tą klawiaturę numeryczną i co więcej, to nie jest zwykła klawiatura numeryczna, dlatego też trzymam w rękach tą, a nie inną klawiaturę. Słuchajcie, mój brat ostatnio mówił po pierwsze, że chce robić live'y, a po drugie, że jeszcze zależy w co gra, ale ta część bardzo często mu przeszkadza, więc fajnie by było, gdyby raz ona była, raz nie była, więc teraz ma po prostu możliwość, żeby sobie to kontrolować. Ale wspominałem też o live'ach. No właśnie, bo autentycznie pierwszy raz w swoim życiu w rękach trzymam klawiaturę, na której można zrobić dosłownie wszystko. Wspominałem o tej klawiaturze numerycznej i jak rzeczywiście ją się doczepi, to zobaczcie, że tutaj możemy sobie ustawić na przykład skróty klawiszowe specjalnie pod scenę na live. To są zupełnie inne przyciski, więc już początkowo mamy pierwszą funkcję, ale do reszty funkcji jeszcze przejdziemy. Dobra, właśnie idę do Michała i będę składał mu tajemniczą propozycję. Siemanko, mam dla ciebie przygotowaną niespodziankę tajemniczą, ale żeby ją zdobyć, musisz wykonać 3 zadania i nie powiem ci, czy ta niespodzianka będzie fajna, czy nie fajna. Musisz sam ocenić i po prostu powiedzieć mi, czy chcesz w tym wziąć udział, czy nie. No chyba, czy chcę wziąć udział, no. Okej, ale to będą 3 bardzo ciężkie zadania, jak coś. No okej, dobra. Dobra, to od razu ci powiem, że niespodzianka jest tego warta. Okej, dobra. Możesz już zacząć teraz? Mogę zacząć teraz, no. Okej, a więc Michał, pierwsze zadanie przed tobą. Musisz wytrzymać tylko albo i aż 5 minut w jednym pomieszczeniu na podwórku. Jak 5 minut tylko? No tak, 5 minut, a przy okazji będziesz musiał przeczytać dosłownie 2 zdania, które ja ci dam do przeczytania. 5 minut to sobie mega mało, ciekawe co. Co ja będę musiał to robić, no bo na razie to się wydaje mega proste, no. 5 minut to owszem, nie za dużo czasu. Tylko spray, który właśnie widzicie, to jeden z najgorszych zapachów, jakie można dostać w internecie. Smród jest niewyobrażalnie duży. Dobra, musisz to wytrzymać 5 minut. Uwaga, czas, start. Aha. I co? Tyle? No, 5 minut. 5 minut. Dobra, już. Tylko chodzi ziemcą. O kurde. To na początku myślałam, że dasz łatwe, ale pod koniec dostanę coś jakiegoś słabego. No nie? Tak, stary, to jest ale... właśnie te łatwe. No, to jest łatwe. Dobra, to co, lecimy do kolejnego znowu wyzwania. Dalej. Panie Michale, zadanie numer 2 polega na tym, że masz od teraz 24 godziny, aby mnie przestraszyć. Do takiego stopnia, że ja naprawdę, wiesz, będę wystraszony, okay. Powiem wow. Ej, no to w sumie fajne, jesteś lepszy na pewno od tego pierwszego. Lepsze? No. Masz, tutaj jest aparat dla ciebie, dobra, żebyś to nagrał. No i da się zrobić. Tak. Ale wiesz, że ja teraz wiem, że musisz mnie przestraszyć, więc będę na to wyczulony. Musisz wybrać taki moment, żeby naprawdę mnie przestraszyć. Okej. Okay. Okej, także mój brat w tym momencie ma właśnie 24 godziny, aby mnie przestraszyć, niech sobie tam działa, a ja w tym momencie poopowiadam trochę dokładnie o tej klawiaturze. Zacznijmy od tego, że jest to klawiatura ROG od Asusa i jest to klawiatura mechaniczna. I jak pewnie niektórzy z was wiedzą, klawiatury mechaniczne mają różne przełączniki. Ta na przykład ma przełączniki, za chwilę sobie sprawdzimy, czerwone. Ale jeśli chodzi o klawiatury od Asusa, to są właśnie przełączniki czerwone, czyli takie jak tutaj, niebieskie oraz brązowe. I tutaj zaczyna się cała magia, ponieważ te klawiatury po podłączeniu do komputera potrafią zbadać i dostosować siłę nacisku klawiszy specjalnie pod ciebie. Tak, po prostu pod twój styl grania, pod twoje preferencje klawisze same się dostosują. I to jest rzecz pierwsza, ale przed chwilą wspominałem, że te klawiatury od Asusa mają 3 rodzaje przełączników, dokładnie 3 kolory i tutaj na przykład mamy kolor czerwony. Charakteryzuje się tym, że po pierwsze te klawiatury mają bardzo przyjemny dźwięk, ale nie są one jakieś super głośne. Dla mnie jest to dźwięk ulubiony, ponieważ ja nienawidzę tych takich głośnych jak maszyna do pisania stuknięć.
dla mnie to jest dźwięk idealny. I przełączniki czerwone, czyli takie jak są tutaj, pozwalają przykładowo natychmiastowo wprowadzać dane. Chodzi mi o to, że przełączniki czerwone mają najszybszy i najlepszy czas reakcji, czyli nie trudno się domyślić, że jeśli coś tutaj klikniecie, to skutkuje natychmiastową reakcją komputera. I to niezależnie, czy macie słaby komputer, czy dobry, co oczywiście, jak też nie trudno się domyśleć, daje ogromną przewagę w grze. No bo na chłopski rozum mamy po prostu przewagę w refleksie klawiatury, tak zwyczajnie, nie? Klawiatury od Asusa mają też brązowe przełączniki. To są przełączniki, na których ja wcześniej sobie pracowałem około 3 lat i też są bardzo przyjemne, ale ciut bardziej spokojne. Mają podobny dźwięk do tych, też nie są takie super głośne, są bardziej, tak jak mówiłem, spokojne. W przełącznikach brązowych ten punkt aktywacji, czyli moment, w którym naciśnięcie klawisz i on rzeczywiście wyśle sygnał do komputera, jest trochę wyżej położony, bo na wysokości 2 mm, natomiast tutaj w tym przełącznikach czerwonych na wysokości 1,8 mm, czyli po prostu szybciej wysyła się sygnał, nie? Także przełączniki brązowe też jak najbardziej spoko i mamy jeszcze przełączniki niebieskie. Ja je nazywam po prostu najbardziej agresywnymi, ponieważ przełączniki niebieskie to ten właśnie charakterystyczny brzdęk tej takiej stereotypowej klawiatury mechanicznej, która brzmi po prostu jak jakaś maszyna do pisania. I też w sumie uważam, że właśnie te niebieskie przełączniki są dla takich trochę bardziej agresywnych graczy albo dla graczy, które grają w jakieś emocjonujące gierki, bo naprawdę można tłuc w tą klawiaturę, przyciskać mocno i będzie mega fajny, przyjemny dźwięk właśnie tego uderzania właśnie na niebieskich przełącznikach, że człowiek czuje ten każdy klawisz, który nacisnął i dla wielu to właśnie daje satysfakcję, że on czuje, że on to robi, nie? Natomiast ja na przykład nie lubię niebieskich przełączników z tego względu, że na przykładowo jak gracie sobie gdzieś tam w środku nocy i takie jest naprawdę głośne stukanie, to potrafi pobudzić rodziców, to też na dłuższą metę przeszkadza, ale są oczywiście osoby, które uwielbiają ten dźwięk, nie? A teraz powiem coś, co pewnie najbardziej przydatne będzie dla ludzi, którzy po prostu lubią grać w gierki lub dla e-sportowców, czyli ogólnie o przełącznikach ROG RX. W skrócie jest to Ferrari wśród przełączników. Mają praktycznie zerowe opóźnienie i są w czołówce najszybszych przełączników na rynku. Tak więc właśnie są idealne dla e-sportowców czy zapalonych graczy. No i wydaje mi się, że super jest to, że właśnie klawiatura dostosowuje się pod nas, co daje nam po prostu taką stabilność gry, bo wyobraźcie sobie, że możecie sobie dostosować po pierwsze kolor przełączników, czyli przykładowo chcecie sobie, nie wiem, nie gracie w gry, chcecie po prostu popracować sobie spokojnie, żeby było cicho, kupujecie sobie klawiaturę z brązowymi przełącznikami, macie spokój, jeśli chodzi o dźwięk. Klawiatura przy okazji bada i też dostosowuje waszą siłę nacisku do klawiszy, przez co możecie utrzymać właśnie stabilność albo w grach, albo ogólnie w pisaniu, więc ta klawiatura jest tak naprawdę takim, powiedział, niezbędnikiem dla każdego, obojętnie co kto robi, to może mieć taką klawiaturę i być po prostu spokojnym, bo resztę roboty zrobi właśnie ta klawiatura. No tak jak mówiłem, ona sama się dostosuje, nie? Dobra, więc muszę przestraszyć Mateusza. Akurat robiło się ciemno, więc daje mi to w sumie więcej szans. Próbujemy jakoś to zrobić. Puh! Nie wiem, musisz się bardziej postarać, niestety. Dobra, to się zaliczę. Okej, Michał, a więc zadanie numer 3 to po prostu włożenie sobie łyżki cynamonu do buzi i trzymanie tego przez 60 sekund. Potem oczywiście możesz to połknąć jak najbardziej, natomiast przez te 60 sekund musisz wytrzymać i nie wypluć mimo wszystko. Czy jesteś gotowy? Ale nie mogę połykać z tego? Nie, przez 60 sekund nie. 3, 4, start. Na spokojnie, jak smaczne. Powiedz kolego, jak ci dzień minął. Ile to jest 2 plus 2? O kurde! Na razie koniec z tym wszystkim. O kurde, ale tu szybko minęło. Moje gratulacje. Wygrałeś. Chodź aktualnie do swojego pokoju, przeszukaj ten pokój i zobaczysz tam po prostu niespodziankę dla siebie. Dobra, okej. Okay. Nie ma. Jest. O! Klawiatura, o kurde. Tak, i powiem ci, że jest to naprawdę no wyjątkowa klawiatura, aktualnie najlepsza na rynku i mówię to bez beki, nie? Także możesz sobie śmiało podłączyć i przetestuj sobie śmiało. Ale fajnie, fajnie się klika. W ogóle okazało się, że ta klawiatura jest bezprzewodowa. Ten kabel, który był w zestawie, trochę mnie zmylił, ale okazało się, że jest po prostu to kabel do ładowania. I wystarczy tutaj tym przełącznikiem z tyłu włączyć klawiaturę. I ona w bardzo ładny sposób się podświetla. A spróbujemy ją podłączyć do laptopa, który swoją drogą też jest od Asusa. Dobra, klawiatura podłączona i Michał, twoja kolej. W końcu to jest twoja klawiatura, więc oceń sobie, bo niedługo będziesz już na niej grał. To klikanie jest w sumie najlepsze, bo tak się to lekko po prostu chodzi, tak idealnie po prostu. No właśnie, też zauważyłem i mnie to bardzo zdziwiło. Wchodzą te przyciski, mam wrażenie, na tyle przyjemnie, że po prostu chce się klikać, nie? I to naprawdę nie jest spotykane, takie przyjemne klikanie, nawet w takich droższych klawiaturach. A właśnie, zobacz, tutaj w tej klawiaturze można jeszcze sobie doczepić osobę.
osobną klawiaturę numeryczną, a ty mówiłeś, że lubisz live'y, więc zobacz, że tak naprawdę ten panel jest idealnie do ciebie, bo będziesz mógł sobie tutaj na przykład skróty klawiszowe na sceny w OBS-ie zrobić. No to dobre jest akurat. O kurde, nie gadaj, że to tak działa. Że co, że z drugiej strony też? O! Nie mów, że działa. Pasuje, mówię. O kurde! Dobra, czyli można mieć nawet... Ty patrz, to się to działa normalnie te podświetlania, to kurde ten, patrz. Dobra, panie Michale, jak oceniasz tą klawiaturę? Mam w skali powiedzieć? Czy... No, w skali od 1 do 10, bo widzę, że w sumie trochę nawet podierany ty jesteś. No, klawiatury. Jakby kurde, tak szczerze mógłbym dać, wydaje mi się, nawet 10. Tak mi się wydaje, no bo po prostu nie ma jakby, nie ma za co punktu tutaj ująć. Jakby fajnie jest, że sam możesz nawet, jak ktoś nie potrzebuje tej numerycznej części, to sam może to wyjąć normalnie. Jak na przykład mu to po prostu przeszkadzał, jest mniejszą klawiaturę. O, bezprzewodowa, jest wygodne strasznie w ogóle. Dobra, no. Czyli 10 dajesz. Tak, daję 10, bardzo fajnie, podoba mi się to. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli ktoś by chciał w ogóle popatrzeć na wszystkie klawiatury od Asusa, albo kupić sobie taką, albo jakąś inną, to wszystkie linki macie w opisie. Na dzisiaj to tyle, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa!